Wspólna sprawa to projekt Pawła Althamera. Artysta wraz z przyjaciółmi i współpracownikami stworzył pełną rozmachu rzeźbę społeczną. Wyprawę ubranych w złote stroje astronautów z warszawskiego Brudna, którzy na ulicach Brukseli mieli opowiadać mieszkańcom serca Unii Europejskiej o ważnych wydarzeniach roku 1989, a przy okazji zredefiniować swoją tożsamość i zburzyć ograniczające ich schematy poznawcze. Jesteśmy tu 2 godziny, mamy dowody szczerej sympatii wszystkich przechodniów i myślę, że w momencie, kiedy się dowiadują, że jesteśmy z Polski, że jest to projekt artystyczny i że jest to projekt, który kumulujemy w tym dniu ważnym dla nas, to się cieszą, że w taki sposób. Państwa dużo. Była inicjatywa w sumie urzędników pracujących tutaj dzięki naszej liście elektronicznej mailowej. Żeśmy się sami zorganizowali zebranie. Kiedy na liście naszej wspólnej mailingowej pojawił się taki pomysł, było dużo osób, które włączyły się w przygotowanie tego. Ja jestem tylko uczestnikiem, ale na plakacie pojawiłem się razem z psem i dzięki temu też jesteśmy zauważalni. Myśleliśmy, że tu może będą patrzeć na nas w tych strojach, na jakieś rzeczywiście kosmitów, niewłaściwych ludzi, to znaczy, że inaczej myślących, a my jesteśmy tacy wszyscy, jak sami. Dzięki, dziękujemy bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że takie odkrycia i tego typu akcje jak nasza trochę zmieniają świadomość, to znaczy pozostawiają po sobie ślad. I można zawsze wrócić do tego, nawet jeśli ktoś jest bardzo sceptyczny, nawet jeśli ktoś jest bardzo uparty i będzie twierdził, że tak naprawdę świat wygląda inaczej, to przez ten jeden dzień mam nadzieję, że miał szansę doświadczyć czegoś nowego i bardzo głęboko wierzę w to, że to wiesz, zmienia jednak świadomość ludzi. Przemianie uległ nawet reporter Gazeta.pl. W końcu zdobył się na publiczny debiut przed kamerą. Dla portalu Gazeta.pl z Brukseli Jakub Abramczuk. Bardzo dziękuję.
To był czwarty bis.